Święty ogłosił rok miłosierdzia, bo takie jest rozeznanie tego, w jaki sposób Pan Bóg się objawia nam na tym etapie historii zbawienia. Znaczy, nie ma wątpliwości, że w miarę jak w świecie narasta niezrozumienie dla tego, czym jest miłosierdzie, narasta determinacja Pana Boga, żeby pokazać, jak w Jego objawieniu od zawsze On się prezentuje jako miłosierdzie, jako miłość miłosierna. Znaczy, papież nas zaprasza nie tyle do intelektualnej przygody i do refleksji nad tym, kim Bóg jest, tylko papież nas zaprasza do doświadczenia w Bogu Ojca, który jest miłosierny i którego twarzą jest Jezus Chrystus. To doświadczenie w sposób taki absolutnie zasadniczy, fundamentalny pokaże nam, kim my mamy być w stosunku do ludzi. Bo Kościół ma misję, która się wpisuje w relację Boga do świata. Nie obok, nie gdzie indziej, tylko w samym środku tej misji, w samym środku tej relacji, jaka jest między Bogiem a człowiekiem, jest Kościół jako narzędzie tej relacji. Więc jeśli odkryjemy Boga, który jest miłosierny i nie tyle w intelektualnych dywagacjach, tylko odkryjemy Go takim w doświadczeniu osobistym i też wspólnotowym, to przy tym odkryjemy własne miejsce jako Kościoła w świecie. Nie wiem, czy jest coś bardziej podstawowego do zrobienia. Miłosierdzie jest radykalną miłością Boga do człowieka, miłością mimo wszystko. I myślę, że trzeba zaczynać od samego początku. Znaczy, bo my zwykle, jak mówimy miłosierdzie, to w Krakowie od razu zaczynamy od dzienniczka siostry Faustyny albo od brata Alberta, co ma swój sens, ale myślę, że papieżowi Franciszkowi chodzi o coś jeszcze bardziej podstawowego, czyli o pokazanie tego, że Bóg jest takim w całej historii zbawienia. Ja wiem, od pierwszej strony Księgi Rodzaju, czyli od grzechu Adama, który zaraz po grzechu chowa się w krzaki przed Bogiem i nie chce z Nim więcej rozmawiać. To Bóg zadaje pierwsze pytanie, mówi: Adamie, gdzie jesteś? I oczywiście nie dlatego pyta, że nie wie, gdzie Adam jest, bo wie doskonale. Natomiast zadaje to pytanie, bo chce nawiązać z nim na nowo rozmowę. I to po stronie Boga jest determinacja, żeby rozmawiać z człowiekiem po grzechu, a nie po stronie człowieka. Człowiek się obraża na Boga. Po swoim grzechu człowiek się obraża na Boga, jak Kain. Następna zaraz historia w Księdze Rodzaju. To jest historia Kaina, któremu Bóg bardzo mocno uświadamia, na czym polega jego grzech. I mówi mu: krew twojego brata do mnie głośno woła z ziemi. Ale potem mu daje na czoło znamie, które ma go chronić przed śmiercią. Tu jest, myślę, ważny taki kontekst interpretacyjny Izraela, który mówi, że to znamie, jakie Kain dostał na czoło, to była litera Jota, czyli pierwsza litera imienia Boga. Bóg temu bratobójcy wypisał na czole własne imię. Czyli tak, żeby każdy widział, że Bóg widzi w nim odbicie siebie samego. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas by na czole mordercy wypisał imię Boga, a Bóg to czyni. I to jest sam początek Księgi Rodzaju, to nie jest Ewangelia, bo my mamy łatwą taką skłonność przeciwstawiania Nowego Testamentu Staremu Testamentowi. Tu mówimy, tu jest Bóg miłosierny, tam jest Bóg sprawiedliwy, a niektórzy mówią Bóg mściwy. No warto poczytać Stary Testament od nowa właściwie. Na przykład wszystkich proroków po kolei. Nawet tych, którzy przepowiadali Izraelowi pójście do niewoli z racji na to, w jaki sposób postępuje. Ale zawsze, za każdym razem, kiedy jest przepowiedź takiej klęski i jakiegoś takiego w najbliższej przyszłości losu nieszczęśliwego, zawsze za tym idzie obietnica ocalenia, powrotu, zbawienia. Zawsze.
Bóg nigdy nie mówi o ludzkim grzechu, nie pokazując perspektywy wyjścia z niego. I to jest cały Stary Testament. Najmocniej chyba to jest najpiękniejszy tekst. No, nie wiem, czy najpiękniejszy. Wszystkie teksty są najpiękniejsze, ale przepiękny tekst to jest Księga Jonasza. Kiedy Bóg wzywa Jonasza, by poszedł przepowiadać nawrócenie Niniwie, bo bez tego przepowiadania Niniwa zginie. No, Niniwa to była stolica Asyrii, czyli państwa, które podbiło północne królestwo żydowskie. I Niniwa wtedy, kiedy powstawała Księga Jonasza, Niniwa już nie istniała. Ona została jako taki symbol w myśleniu żydowskim, streszczenie wszystkiego, co jest wrogie Żydom. Tak? Jeśli by Żyd czas biblijny, w czasach, kiedy powstawała Księga Jonasza, miał powiedzieć, kto, nie, w jednym słowie, nie, określić wroga, to Niniwa. Więc nic dziwnego, że Jonasz nie chce iść do Niniwy, bo on by chciał, żeby ją diabli wzięli. I właściwie Księga Jonasza to jest księga o Bogu, który się uparł, żeby uratować mojego śmiertelnego wroga. Na co jeszcze mógłbym Bogu pozwolić, ale Pan Bóg chce to zrobić moimi rękami. Znaczy, On mnie chce wciągnąć w tę swoją miłość do ludzi, którzy mnie nienawidzili, którzy mnie skrzywdzili, którzy mnie zabili, którzy mnie zniewolili. I teraz ja mam tylko dlatego, że Bóg chce ich ratować i chce ich darzyć życiem, to ja mam w tym dziele Panu Bogu posłużyć i tym ludziom. Okropne. I ta historia Jonasza, z którym się trochę podśmiechiwujemy, bo tam wieloryb go połknął i takie tam, to pokazuje, że Jonasz naprawdę musi przejść przez doświadczenie śmierci i zmartwychwstania, żeby w ogóle się tego dzieła podjąć, którego Bóg od niego chce. To jest niezwykła zapowiedź Nowego Testamentu, dzieła zbawienia. Miłosierdzie Boga na tym polega, że kocha nas ciągle mimo naszych grzechów i że ta Jego miłość jest pierwsza. Że nigdy z nas Bóg nie rezygnuje. Nie wiem, że natychmiast my jesteśmy wyciągani przez Boga za uszy w samym środku doświadczenia naszego grzechu. W Nowym Testamencie można by tekstów pokazywać znowu milion, ale jest bardzo piękny tekst, on jest w Ewangelii świętego Marka, to jest uderzające, bo Marek to jest narracja świętego Piotra. Mianowicie, że kiedy Jezus objawia się zmartwychwstały niewiastom, to mówi tak: idźcie, powiedzcie 11 i Piotrowi, że mają iść do Galilei, że tam się spotkamy. Ja powiem tak, że ja długo tego tekstu kompletnie nie rozumiałem, bo mi się wydawało, że trzeba powiedzieć Piotrowi, bo Piotr jest pierwszym w gronie 11, a to nie o to chodzi. Starożytny Kościół wiedział, że Piotrowi, ponieważ Piotr po tym, jak się 3 razy Jezusa zaparł, stwierdził, że wpadł już w takie dno dna, że dla niego ta historia już nie może się odnowić. Że dla jeszcze tych 11, pozostałych 10 może się spotkać z Jezusem, ale on nie. I dlatego jego jednego Jezus woła po imieniu. Mówi: idźcie, powiedzcie 11 i Piotrowi, że ma przyjść. Bo ten Piotr, który się 3 razy zaparł, będzie papieżem. No. To jest miłosierdzie Boga. To jest najlepsza nowina o tym, że Bóg kocha nas takich, jakimi jesteśmy. I teraz mówię, w roku miłosierdzia idzie o to, żeby to przeżyć. Nie żeby się tego nauczyć, tylko żeby to przeżyć. Żebyśmy to przeżyli każdy z nas osobiście, żebyśmy to przeżyli jako wspólnoty w Kościele. Jeśli tego doświadczymy, to zyskamy w sobie doświadczenie takiej miłości, jaką możemy kochać ludzi. To jest właśnie, staniemy się trochę jak Jonasz, daj Boże. Że przestaniemy kwestionować decyzje Boże co do ludzi, do których nas Bóg posyła. Znaczy, zachęta, którą papież skierował do młodych w Polsce, by pełnili czyny miłosierdzia, musi być widziana w szerszym kontekście, bo to jest to, do czego papież namawia nas
Właśnie z racji na nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. W ogóle Światowe Dni Młodzieży, to trzeba powiedzieć, są fragmentem nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Oczywiście one mają swój sens same w sobie, idą jakimś rytmem, tak? Światowe Dni Młodzieży w ogóle idą jakimś rytmem. Ale jeśli weźmiemy kalendarium roku świętego, to w tym kalendarium są wpisane Światowe Dni Młodzieży jako obchód jubileuszu miłosierdzia dla młodych. Ten obchód nie jest w Rzymie zaproponowany przez papieża, tylko w Krakowie. Koniec, tak? Czyli tu widać, Światowe Dni Młodzieży są częścią nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Teraz, jeśli nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, no to właśnie idzie o to, żeby doświadczając miłosierdzia od Boga, wyjść samemu do dzieł miłosierdzia. Tak? I żeby to się odbyło w sposób konkretny. Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Czyli dostępuję miłosierdzia od Boga, ale jakby momentem, który mnie uzdalnia do przyjęcia tej łaski, jest to, że sam chcę się nią dzielić z innymi. I teraz tu jest pewna nowość, którą papież zaproponował na przykład. Wiadomo, rok święty powinien się kojarzyć ludziom z odpustem jubileuszowym. Można uzyskać odpust roku świętego. Zwykle ten odpust jubileuszowy jest połączony z warunkami, na które się składa na przykład modlitwa w intencjach papieża. Spowiedź, uczestnictwo we mszy świętej. A tym razem papież mówi, że jednym z okoliczności uzyskiwania odpustu roku świętego może być pełnienie uczynków miłosierdzia. Jednego, kilku, to w zależności też jakie możliwości dzień przynosi, tak? Każdy. Ta refleksja o uczynkach miłosierdzia, ona jakby w chrześcijaństwie, nie tylko w chrześcijaństwie, w objawieniu, ona się pojawia stopniowo, to znaczy uczynki miłosierne co do ciała, właściwie sześć z nich są znane ze wszystkich proroków. To właśnie, żeby dać głodnemu jeść, żeby spragnionego napoić, żeby głodnego nakarmić, żeby gołego przyodziać, przyjąć podróżnego. To jest właściwie taki katalog, który wraca w całej Biblii, on się powtarza. Natomiast ten siódmy, żeby grzebać umarłych, on jest zakorzeniony w księdze Tobiasza. Tobiasz jest pokazany jako wzór miłosiernego człowieka właśnie dlatego, że grzebie zmarłych. Więc ten katalog jest wzięty z samego środka Pisma Świętego. Natomiast odpowiadający mu katalog uczynków miłosierdzia co do duszy, żeby napominać błądzących, żeby pocieszać płaczących i tak dalej, on właściwie się wykrystalizował dopiero w średniowieczu. Średniowiecze kochało takie zestawienia jak siedem co do ciała, to siedem co do duszy. Także dla łatwego zapamiętania. Ale też jest biblijny, bo każdy z tych uczynków jest wyprowadzany z objawienia biblijnego. To nie jest tak, że wymyślono naraz uczynki miłosierdzia co do duszy. Myślę, że tak naprawdę idea jest bardzo prosta. To znaczy, żeby o miłości nie myśleć tylko w kategoriach jakichś abstrakcyjnych i nie wiadomo jak takich wydumanych, tak, co to ta miłość nie jest. A miłość to jest coś konkretnego. Ona może być sprowadzona do bardzo małego, sensownego czynu, właśnie taki jak kubek wody. To w Ewangelii Jezus o tym wyraźnie mówi, że jest taki fragment przedziwny. Wydawałoby się, że jakiś taki bardzo skontrastowany, jakiś paradoksalny, że Jezus mówi, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, kto kocha swoją matkę, ojca bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A potem mówi, ale kto poda kubek wody temu, kto jest spragniony, nie utraci swojej nagrody. Żeby to, co jest jakimś radykalnym wyrzeczeniem życiu i jakimś takim czynem absolutnie radykalnej miłości, jest zestawione z kubkiem wody dla spragnionego. No i jakby w tym szaleństwie jest metoda, to znaczy to jest na przykład Matka Teresa, która mówiła, że nie ma wielkich, małych czynów, tylko jest wielka, mała miłość. Więc dobrze, że wraca ta refleksja o uczynkach miłosiernych, co do ciała, co do duszy. Wróci cały tekst Mateusza,
Ewangelii Mateusza o sądzie ostatecznym. Byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem w więzieniu, przyszliście do mnie. Na przykład jubileusz wzywa nas niewątpliwie do tego, żeby właśnie pójść do więzienia też z posługą miłosierdzia. Więc także po to, żeby w więzieniu ogłosić jubileusz. Papież Franciszek napisał, to jest niesamowite zupełnie, że brama święta dla więźnia to są drzwi jego własnej celi, w której odbywa karę. No, to jest taka intuicja, no, pokazująca niesamowitą wyobraźnię miłosierdzia, nie? Bardzo zapraszam do takiej refleksji praktycznej. Znaczy, zapraszam nie tylko do tego, żeby posłuchać na Deonie o uczynkach miłosierdzia, tylko żeby sobie potem do tej lekcji zrobić ćwiczenia.